Gdy na premierze najnowszych iPhone'ów ogłoszono, że będzie się je dało naładować przez USB-C, odetchnąłem z ulgą. W końcu jedna ładowarka do wszystkiego. I wtedy zerknąłem na swoją ładowarkę do Canona R6 i pomyślałem sobie, no nie. Cześć, ja nazywam się Hubert Multana i witam Cię na kanale Cyfrowe.pl. W dzisiejszym odcinku odpowiem Ci na pytanie, w jaki sposób możesz się pozbyć jednej dodatkowej ładowarki w Twoim petaku fotograficznym w podróży. Ale nie tylko. Czy jedna dodatkowa ładowarka coś zmienia, zwłaszcza gdy i tak ładujemy większość urządzeń przez USB-C? No tak, i to właśnie przez takie podejście korzystasz z jednej ładowarki USB-C do wszystkich swoich urządzeń. I myślę, że w tym miejscu już domyślasz się, do czego zmierzam. Dedykowane ładowarki do aparatów fotograficznych zawsze mnie irytowały. I myślę, że ciebie również. Najczęściej były stosunkowo duże, nadawały się tylko do jednego rodzaju baterii, a gdy przyszło nam kupić zapasową lub drugą sztukę, okazało się, że są po prostu drogie. No i umówmy się, jeżeli leży sobie gdzieś w pięta w rogu mieszkania na stałe, no to jeszcze spoko. Ale jeżeli trzeba ją zabrać do bagażu podręcznego na weekendowy wyjazd, no to już nie tak fajnie. Ale na szczęście jest na to rozwiązanie. Baterie do aparatów fotograficznych firmy MATOR wyposażone są w port USB-C do ładowania, przez co wystarczy nam tylko tak naprawdę przewód USB-C podpięty do uniwersalnej wtyczki, żeby naładować baterie, czy to w podróży, czy w domu na co dzień. Możesz naładować swoje baterie do aparatu fotograficznego dokładnie tą samą ładowarką, której korzystasz do ładowania telefonu komórkowego, mikrofonu, tabletu, czy nawet laptopa. Ja akurat korzystam z baterii lp 6 nh mocowanej w kanonie R6, natomiast na stronie możecie znaleźć sobie pełną ofertę i na pewno każdy dopasuje coś do swoich potrzeb. Natomiast gdy zamawiałem te baterie dla siebie, zastanawiałem się, dlaczego producent nie ma w ofercie ładowarki. Mimo wszystko fajnie by było czasami podpiąć na raz 2-3 lub więcej akumulatorów. Zdałem sobie jednak sprawę, że wpinanie kabla jest o wiele wygodniejsze, i choć mam ładowarkę lp 6 nh w domu. Bo I tak z niej nie korzystam, bo po prostu wpinam baterię bezpośrednio w przewód. Mniej plastiku, mniej gadżetów, mniej wydatków, mniej rzeczy, o których musisz pamiętać, gdy pakujesz swój plecak w podróż. Ale możesz pamiętać o tym, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale i kliknąć w dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi pojawiającymi się filmami. Tak się składa, że ostatnio miałem okazję być w Sztokholmie, gdzie testowałem Canona R5 z obiektywem rf 70 f 4 Drugim aparatem jaki ze sobą wzięliśmy był wspomniany wcześniej Canon R6. Oba te aparaty, Canon R6 i R5 wyposażone są dokładnie w ten sam akumulator LP-E6NH, dlatego mogliśmy z nich korzystać w obu aparatach. Jak łatwo się domyślić, używaliśmy ich obydwoje równocześnie i mieliśmy kilka zapasowych baterii w plecaku. Żeby naładować to wszystko wieczorem, najprawdopodobniej i tak musielibyśmy zabrać aż dwie dedykowane ładowarki. Biorąc ze sobą baterię Matron, mogliśmy zabrać po prostu ładowarkę Power Delivery, którą i tak mogliśmy ładować dwie baterie naraz, a zostało jeszcze mniej prądu do tego, żeby jednocześnie ładować iPhone'a. I tak naprawdę przy pomocy tego jednego zasilacza byliśmy w stanie naładować całą elektronikę, jaką mieliśmy ze sobą na wyjeździe. A biorąc pod uwagę współczesne limity bagażu podręcznego, jakie są dostępne w Miało to naprawdę kolosalne znaczenie. Warto w tym miejscu odnotować, że szwedzki północny klimat nie jest zbytnio łaskawy dla elektroniki. Może nie były to jeszcze takie siarczyste mrozy, jakie mogły być w środku zimy, ale pogoda naprawdę dawała nam ostro w Na bateriach nie zrobiło to większego wrażenia. Oczywiście mam tutaj na myśli te, które mocowaliśmy w aparacie fotograficznym, bo te w iPhone'ach nie spisują się zbyt dobrze w niskich temperaturach. Rewolucja w zasilaniu elektroniki przez porty USB-C ma jeszcze jedną odsłonę, choć myślę w tym miejscu będzie to miało większe znaczenie dla tych, którzy tak jak ja nagrywają mnóstwo w domu na YouTube lub nie wiem, na przykład streamują. W swoim wcześniejszym aparacie do takich zastosowań, kiedy długo nagrywałem w domu pod rząd, musiałem korzystać z adaptera do stałego zasilania, tzw. Dummy Battery. Było to nic innego jak podpięcie aparatu do kontaktu przez dedykowany zasilacz. No właśnie, dedykowany. Kolejne urządzenie obok dedykowanej ładowarki, które nadaje się do robienia tylko jednej konkretnej rzeczy. No zwariować można. Nowoczesne aparaty, tak jak na przykład Canon R8, z którego korzystam równolegle do Canona R6, posiadają opcję bezpośredniego ładowania przez port Power Delivery. No wygodne, wygodne, nie powiem. Chociaż muszę przyznać, byłoby to jeszcze bardziej wygodne, gdyby dało się korzystać z tej funkcji podczas nagrywania. I uwaga, da się. Tylko żeby było to naprawdę wygodne, polecam zaopatrzyć się w bardzo długi przewód USB-C, taki o minimum długości kilku metrów, aby dało się umieścić aparat na statywie i bezproblemowo sięgnąć kablem do najbliższego kontaktu, który czasami potrafi być trochę dalej niż blisko. Występują one w dwóch długościach i dwóch kolorach, także jeżeli pracujesz na np. Na dwie kamery, to pomoże Ci to w organizacji zasilania w Twoim studiu. Jeżeli tak jak ja dużo filmujesz, na pewno docenisz to rozwiązanie. A jeżeli jesteś fotografem, bez problemu możesz wykorzystać te kable także do teteringu. Wystarczy wtedy wypiąć je z gniazdka kontaktowego i wpiąć je do laptopa. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, że nie jesteś skazany na dedykowaną ładowarkę czy zasilacz do swojego aparatu. Wystarczy, że będziesz korzystał z baterii, którą możesz ładować przy pomocy portu USB-C. Zachęcam Cię do subskrybowania kanału oraz do kliknięcia w dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi pojawiającymi się filmami. To tyle ode mnie, ja nazywam się Hubert Multana, cześć!